składa się z 12 rzędów. W rzędzie pierwszym wykonaj 8 oczek prawych. Po czym zrób w następnym oczku jedno oczko prawe, narzut, jedno oczko prawe, narzut i jedno oczko prawe, by powstało 5 nowych oczek stanowiących zaczątek pąka. Dziergając duży kawałek dzianiny, przerób 9 oczek, następnie powtarzaj opisaną wyżej sekwencję do 4 oczka przed końcem. Dodaj w tym oczku 5 oczek i przerób pozostałe 3 na prawo. Rząd drugi przerób w całości na lewo, ale owiń włóczkę dwukrotnie wokół drutu, przerabiając każde z 5 nowych oczek. W rzędzie trzecim przerób na prawo wszystkie oczka do 5 nowych. Te zaś zdejmij jak do przerobienia na lewo, mając włóczkę z tyłu. Pozwól, by owinięta wcześniej włóczka zsunęła się z drutu, tworząc 5 wydłużonych oczek. W taki sam sposób przerób pozostałą część rzędu. W rzędzie czwartym wykonaj oczka lewe do wydłużonych oczek, zdejmij je jak do przerobienia na lewo, mając włóczkę z przodu. W taki sam sposób przerób pozostałą część rzędu. W rzędzie piątym zrób oczka prawe do wydłużonych oczek. Zdejmij 3 z nich razem jak do przerobienia na prawo. Przerób razem 2 następne oczka na prawo, a następnie przełóż zdjęte oczka nad oczkiem powstałym z 2 oczek przerobionych razem. W taki sam sposób przerób pozostałą część rzędu. Szósty rząd przerób w całości na lewo, by zakończyć pierwszy szereg pąków.
W rzędzie siódmym wykonaj 3 oczka prawe, po czym zrób w następnym oczku 1 oczko prawe, narzut 1 oczko prawe, narzut i 1 oczko prawe, by powstało 5 nowych oczek. Dziergając większy kawałek dzianiny, powtarzaj dodawanie nowych oczek co 9 oczek do 4 oczka przed końcem. Dodaj w nim 5 oczek, a ostatnie 3 oczka przerób na prawo. Rząd ósmy przerób w całości na lewo, ale owiń włóczkę dwukrotnie wokół drutu, przerabiając każde z 5 nowych oczek. W rzędzie dziewiątym przerób na prawo oczka do 5 nowych, te zaś zdejmij jak do przerobienia na lewo, mając włóczkę z tyłu. Pozwól, by owinięta wcześniej włóczka zsunęła się z drutu, tworząc 5 wydłużonych oczek. Przerób na prawo pozostałą część rzędu. W rzędzie dziesiątym wykonaj oczka lewe do wydłużonych, a następnie zdejmij wydłużone oczka jak do przerobienia na lewo, mając włóczkę z przodu. Przerób na lewo pozostałą część rzędu. W rzędzie 11 zrób oczka prawe do wydłużonych oczek, zdejmij 3 z nich razem jak do przerobienia na prawo, przerób razem 2 następne oczka na prawo, po czym przełóż zdjęte oczka nad przerobionymi razem. Przerób na prawo pozostałą część rzędu. Rząd 12 przerób w całości na lewo. Drugi szereg pąków jest gotowy. Powtarzaj wzór, aż robótka osiągnie pożądaną długość.